Na strażaków liczyć można zawsze. W czwartek uratowali w Miłobądzu psa przed utonięciem i śmiercią z wyziębienia. Zwierzę wpadło do studni na ulicy Szkolnej. Dzięki sprawnej pomocy strażaków z zastępów z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Tczewa oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłobądzu psa udało się wyciągnąć całego i zdrowego. O szczegółach mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 1:20 w nocy. Z uzyskanych informacji wynikało, że w studni znajduje się pies. Słychać jego szczekanie, natomiast osoby, które zgłaszały, nie widziały go. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że do studni wpadł pies i wszedł w kanał, który odchodził od tej studni. Strażacy przy pomocy sprzętu wydobyli psa, który był zziębnięty i wygłodzony, można powiedzieć. Pies został przekazany weterynarzowi, który się nim zaopiekował.